ludzie poszukują magicznych rozwiązań, które w szybki sposób zabiorą ich z jednego miejsca do drugiego. Magicznych reguł, które sprawią, że zhakują system i nagle osiągną to, czego chcą w życiu. Tak naprawdę kluczem jest cierpliwość. Najpiękniejsze jest to, że jeżeli byśmy założyli, że system ogólnie tego, czy ktoś osiąga cel, czy nie, jest oparty o wskaźnik, jakim jest cierpliwość, to jest to system genialny, ponieważ 99% osób się przewraca i ten system weryfikuje te osoby, ponieważ większość osób nie ma cierpliwości i poddaje się zbyt szybko. Jeżeli założymy, że to wszystko jest takie proste i zdamy sobie z tego sprawę i podążymy tym tropem, to nagle nie ma obaw, nagle nie ma zagadek, nie ma poszukiwania tajnych algorytmów do skakowania rzeczywistości, nie ma liczenia na szczęście. Tak jak się mówi, że szczęście sprzyja lepszym. Szczęście sprzyja cierpliwym i tym, którzy walczą. Nie ma czegoś takiego, że osiąga się sukces w 24 godziny. Zobaczcie sobie nawet na przykład Totolotka. Większość osób, które wygrywa w Totolotka, traci później te pieniądze. To wynika z tego, że jeżeli ktoś jest niegotowy na sukces, a przypadkiem zdarzy się tak, że ten sukces mu się zdarzy, to ten sukces go zmiażdży. I będzie dla niego przekleństwem. Dlatego tak bardzo cenię i szanuję ludzi, którzy ciężko pracują i boli mnie z drugiej strony to, że w Polsce nie ma takiego kultu pracy. O Polakach mówi się, że są pracowici, że są zaradni. To jest prawda. Ale my jesteśmy taką śmieszną, ciekawą mieszanką, że z jednej strony jesteśmy pracowici, a z drugiej strony jesteśmy leniwi. Nie ma kultu pracy. Szuka się dróg na skróty, szuka się szybkich sukcesów, szybkich rozwiązań, ale coś takiego nie istnieje. Dlatego wszyscy młodzi, którzy zakładają startupy i ich celem jest pozyskanie dofinansowania, najlepiej kilku milionów do tego, żeby zrealizować ich pomysł, rynek zawsze weryfikuje. I w pewnym momencie będzie tak, że ta niewidzialna ręka rynku złapie cię kurwa za gardło i ściągnie w dół. Jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby wypłynąć na powierzchnię.